szef okręgu PiS, politolog, poseł i profesor Włodzimierz Bernacki. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam. W najbliższych jesiennych wyborach do parlamentu wicemarszałek Anna Pieczarka liderką listy PiS w okręgu. Będzie rekord głosowania? Zobaczymy. No, te wybory rzeczywiście są istotne i ważne i nieprzypadkowo tutaj na miejscu pierwszym jest pani marszałek Anna Pieczarka, która rzeczywiście wykręciła, przepraszam, taki sportowy termin, ale wykręciła niesamowicie rekordowy wynik w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego i tym samym to jak gdyby predysponowało ją i predysponuje do tego, aby startować z miejsca pierwszego i rzeczywiście sprawić, aby lista Prawa i Sprawiedliwości uzyskała jak najlepszy wynik. Tak będzie? Uda się? Myślę, że tak, ale te wybory mają troszeczkę inną specyfikę niż te wybory samorządowe. Rzeczywiście to nazwisko i osoba pani Anny Pieczarki jest tutaj bardzo ważna na miejscu pierwszym, ale no, chciałbym zwrócić uwagę, że obok niej będzie 17 osób i to naprawdę osób, które znane są w polityce krajowej. To są dotychczasowi posłowie, ale jest duże prawdopodobieństwo, że również pojawią się inni politycy. To pewnie będzie niespodzianką dla wszystkich, ale rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo silna lista. No właśnie, z tego co wiem, pan poseł o tym w tym momencie także mówi, startują wszyscy obecni posłowie. Są z tego co wiem także nowe twarze. Jakie? Znaczy nie chciałbym mówić o wszystkich nowych twarzach, bo z całą pewnością jedna z osobistości, która pojawi się na tej liście, będzie pewnym zaskoczeniem, ale chcemy i myśleliśmy o tym, aby rzeczywiście wzmocnić obok osobistości z poszczególnych powiatów naszego okręgu. Chcieliśmy i ja jako szef okręgu zaproponowałem, aby większy nacisk położyć na sam Tarnów, a więc musimy, sama pani marszałek pochodzi tuż spod Tarnowa, z Koszyc, ale będą również i osoby nowe, które też wywodzą się z Tarnowa, z Tarnowem są bardzo mocno związane. No w tej chwili ustalona została lista, jeśli chodzi o 10 pierwszych nazwisk, ale być może tutaj dokonają się jeszcze pewne korekty, ponieważ no pamiętajmy, no propozycja, która rzeczywiście była propozycją idącą od szefostwa klubu, od szefostwa partii, to jednak ulokowanie w tych początkowych miejscach listy przede wszystkim parlamentarzystów. A więc proszę też pamiętać, że mamy też koalicjantów, a więc i Solidarną Polskę i Porozumienie Jarosława Gowina i też tutaj pojawią się no, zupełnie nowe nazwiska, jeśli chodzi o tą przestrzeń parlamentarną. Więc proszę pomyśleć, jak ciasno będzie na tej liście i to w obrębie dziesiątki. Naprawdę będzie lista bardzo, bardzo mocna. Panie pośle, wiem, że jutro zbiera się komitet polityczny i właśnie te nazwiska będzie zatwierdzał. No to kiedy poznamy szczegóły? Jutro? Ja myślę, że jeszcze może nie, bo jednak wiem, że w piątek ta dyskusja dotycząca poszczególnych okręgów trwała właściwie do północy, a nie udało się zrealizować tego planu, aby omówić wszystkie okręgi. No my jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że jesteśmy okręgiem 15, a więc akurat nasz okręg został tutaj już wstępnie, że tak powiem, przygotowany do startu w wyborach. Które miejsce na liście ma obecny tu poseł Włodzimierz Bernacki? Obecny tutaj poseł Włodzimierz Bernacki nie będzie startował do Sejmu. I no, tutaj rzeczywiście szefostwo partii zastanawia się nad właściwym wykorzystaniem szefa okręgu. Ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Co to znaczy, panie pośle? Znaczy, nie chciałbym jeszcze na ten temat mówić, dlatego że jedno jest pewne. Na pewno nie będę kandydował do Sejmu, natomiast poczekajmy cierpliwie na rozstrzygnięcia. Kto wygra te jesienne wybory?
Wszystko wskazuje na to, że wybory wygra Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. Warunek oczywiście jest jeden. Warunek to jest taki oto, abyśmy wszyscy, jako ci, którzy są zwolennikami Zjednoczonej Prawicy, abyśmy zakasali rękawy i naprawdę ciężko zaczęli pracować na ten wynik. Ja jestem w polityce, tej wielkiej polityce, od 9-10 lat i mam świadomość tego, że praca każdego dnia przynosi efekty, ale praca każdego dnia, takie zrywy, takie właśnie działania, które są nastawione na bardzo, bardzo doraźny efekt, zazwyczaj kończą się fatalnie. Mamy już zręby programowe, mamy już liderów list, mamy przygotowane listy w dużej części, tak jak mówiliśmy przed chwilą. Zatem teraz nadszedł czas na to, aby nasi współpracownicy z poziomu właśnie, czy to województwa, czy to z poziomu powiatu, czy z poziomu gmin, teraz powoli włączali się w to, co nazywa się prekampanią, a mam nadzieję, że pan prezydent w połowie sierpnia ogłosi termin wyborów i wtedy będziemy mogli podjąć już regularną kampanię, która rozpocznie się wraz z zbieraniem podpisów. Najpierw oczywiście ogłoszeniem przez pana prezydenta, a później zebraniem odpowiedniej liczby podpisów. Ile mandatów dla PiS w okręgu tarnowskim? Ile dla Koalicji Obywatelskiej, pana zdaniem? Mieliśmy, przypomnę, na 9 mandatów 6. To jest naprawdę bardzo dobry wynik, który uzyskaliśmy 4 lata temu, ale teraz nadszedł czas na to, aby sięgnąć po 7 mandat, a więc rzeczywiście, jeśli weźmiemy pod uwagę regułę Donta, no to musimy uświadomić sobie, że uzyskanie tego 7 mandatu będzie trudne, ale w mojej opinii znajduje się w naszym zasięgu. Ludowcy idą pod własnym szyldem, PSL, Koalicja Polska, i chcą zawalczyć o głosy także mieszkańców wsi, których, jak mówią, PiS im odebrał. Mają rację? Znaczy, ja unikam takich negatywnych stwierdzeń, takiego kategoryzowania, że my komuś coś odebraliśmy. Nie. To raczej wydaje się, że ugrupowanie, które określa siebie mianem Polskiego Stronnictwa Ludowego, ugrupowanie to tak naprawdę zrezygnowało ze swoich wyborców, opuściło ich, włączając się w Koalicję Obywatelską, rezygnując z tego wspaniałego kanonu doktrynalnego, programowego, jaki wypracował niegdyś Wincenty Witos i środowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego, tego patriotycznego, tego niekomunistycznego. No, jeśli PSL Kosiniaka-Kamysza zrezygnował z tego kanonu, z tych wartości, to utracił wyborców. Ci wyborcy zdecydowali głosować na prawicę, a więc na to ugrupowanie, które jest zwolennikiem tradycyjnego systemu wartości, a przede wszystkim realizuje program wprost nawiązującego do tego kanonu. PiS ma pomysł na kampanię, panie pośle? Oczywiście, że tak. Prawo i Sprawiedliwość ma nie tylko tutaj, że tak powiem, dopracowane zręby programu, tutaj zostanie to uszczegółowione jeszcze bardziej, ale również Prawo i Sprawiedliwość ma swój, powiedziałbym, system, jak gdyby ten odnoszący się już do tych procedur związanych z prowadzeniem wielkich, przepraszam za niepolskie określenie, eventów, wielkich wydarzeń. Tych wielkich wydarzeń na poziomie krajowym, na poziomie województwa, będzie samodzielne regionu. Rządzenie? Mam nadzieję, że tak. No tym bardziej, że tutaj strona przeciwna jest tą stroną, która jest podzielona, i to bardzo mocno podzielona. Przypomnę, że tutaj lewica występuje w dwóch odrębnych blokach. PSL stara się przeciągnąć pojedynczych celebrytów z innych partii politycznych. No teraz podjęte zostały działania z Kukizem. Przypomnę, że Kukiz jako partia antysystemowa, tak zwany PSL jako partia, która rządziła ze wszystkimi po kolei, liberałami i socjalistami. No i jeszcze mamy
Koalicję Obywatelską, tak zwane POKO, które jest również wewnętrznie mocno podzielone. Trwa walka i rywalizacja o miejsca na listach. Wielu dawnych działaczy konserwatywnych Platformy Obywatelskiej już w tej chwili nie może liczyć na miejsca na listach, bo zostali wypchnięci przez radykałów. No, rzeczywiście wszystko zmierza w tym kierunku dobrym dla Zjednoczonej Prawicy, ale przede wszystkim dobrym dla Polski, dlatego że rzeczywiście stoimy przed tymi bardzo ważnymi wyzwaniami cywilizacyjnymi. Ja nie wyobrażam sobie, aby w tak trudnym momencie do władzy w Polsce doszły ugrupowania, które Polskę pchną w objęcia takiej kompletnej bezideowości. Panie pośle, a jeżeli koalicja, to z kim? Jeśli koalicja, to w momencie, kiedy wybory zostaną rozstrzygnięte, koalicja wtedy, kiedy będziemy mieli przegląd sytuacji, będziemy mieli wiedzę również dotyczącą tego, jak poszczególne ugrupowania polityczne zakończyły tę kampanię, ale przede wszystkim jaki uzyskały wynik, a przede wszystkim jaki mają program. Ja mam nadzieję, że tutaj dyskusji nad układanką koalicyjną nie będzie. Po prostu wygramy na takim poziomie, że będzie to pozwalało dyskutować tylko w obrębie obozu Zjednoczonej Prawicy, a więc dyskutować pomiędzy koalicjantami, a więc będzie to dyskusja pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, Solidarną Polską i Porozumieniem Jarosława Gowina. A tu podziałów nie ma, panie pośle? Ależ oczywiście, że są. I ja wszystkim tu zawsze powtarzam, że to nie jest tak, że jak to w jednym z takich kabaretów Ucho Prezesa mówi się, że wszystkie decyzje zapadają tylko i wyłącznie przy Nowogrodzkiej. No tak, owszem, tam spotykają się, ale przypomnę, spotykają się również liderzy tych ugrupowań, a więc po pierwsze Prawa i Sprawiedliwości z liderami Solidarnej, a więc jest to Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin jako przedstawiciel trzeciego ugrupowania. I tu jesteśmy zjednoczonym obozem, ale mamy świadomość tego, jakie są różnice, również i w obrębie programów. No wszyscy przecież wiedzą, że akurat ta reforma szkolnictwa wyższego i nauki, która się zrealizowała za sprawą pomysłów Jarosława Gowina, jest nieakceptowalna przeze mnie na przykład, jako przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, i mam wielką nadzieję, że w pewnej znacznej części jednak, będę twierdził, ta reforma zostanie odkręcona, przepraszam za to określenie. Szef okręgu PiS, politolog i poseł Włodzimierz Bernacki. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.